Siema, z tej strony Nitrofoman, witam was na moim kanale. No w końcu piątek po południu, po robocie. Tam jeden z widzów pytał się, gdzie pracuję w komentarzu. Pracuję w przychodni rehabilitacji neurologicznej. Jestem masażystą, pomagam ludziom, leczę ich z rwów. Chyba tak, kulszowych, barkowych, po wypadkach. Ogólnie fajna robota, daje dużo satysfakcji, kiedy widzę, że pomagam ludziom, a na 9 przypadków na 10 pomagam. No to więc, cóż, no jeżdżę sobie do pracy, mam od domu 13 km. Kiedyś spróbuję nagrać całą tę drogę od wyjścia z domu aż po wejście do przychodni. Ale tak jak mówiłem w poprzednim filmie, zastanawiam się nad kupnem właśnie takiej kamerki w okularkach, żeby mógł sobie włączyć nagrywanie i mieć wolne ręce i nikt by nie wiedział, że nagrywam. Bo czasem zdarzają się takie akcje, że po prostu aż żal, że nie mogę tego nagrać, bo po prostu kupa śmiechu. Akcje w stylu radiosterowania, że ktoś mi z 50 metrów krzyczy: halo, w lewo, nie, nie, w moje lewo. I tak dalej. No niektóre rzeczy są wkurzające, niektóre są śmieszne. Ale no właśnie się zastanawiam nad kupem. Chciałem taką kamerkę, żeby była prosta, w miarę dobra jakość dźwięku i obrazu. No i niedroga, wiecie, no ciężko, taki balans pomiędzy tym a tym. A tak mówiąc o sprzęcie, no to tutaj mam ten swój zestaw słuchawkowy, bluetoothowy, kostny. Jest dźwięk przez kość, nie obciąża uszu. Uszy mam cały czas odsłonięte, dobrze słyszę otoczenie. Do tego sprzętu podłączone jest moje śmigajło iPhone 6SE 64 giga. Pokażę wam, tak wygląda po odblokowaniu. Czekajcie, niech się odblokuje. Jak widzicie, dla ślepego ekran jest czarny. Czekajcie, wyłączę słuchawki, to zobaczycie, jak on mówi. No, wyłącz się. O. Porządkuj programy. Zaraz pokażę wam ekran. Kurtyna wyłączona. O, tak wygląda. Nie wiem, czy będzie widać. Kurtyna wyłączona. A tak używam na co dzień. Doc. Muzyka, zdrowie. To jest iPhone. Jak nie lubiłem sprzętów markowych. Po prostu król telefonów dla niewidomych. Jest najlepszy na świecie i nie zamieniłbym go na nic innego. Jedna wada, czego nie ma po polsku i co czekam naprawdę, to jest Siri. What time is it? Wstydzi się. What time is it? No czego durna pizdo, nie, przepraszam. What time is it now? At the tone, the time will be 1701. No, w końcu. No, tego ubolewam, że nie ma po polsku, naprawdę, bo jakby było po polsku, byłoby genialnie. Ogólnie nie ma problemu, bo SMS-y dyktuję po angielsku dla żony, do żony na przykład i tak dalej. No, to tak to wygląda. To jest mój sprzęt podstawowy, tak to. Plus mam dwa kompy. Taki, który sobie ze sobą wożę, strychninę taką Hewlett Packarda 4 giga, oczywiście też gadający, pyk, zaraz się odezwie, o, a drugi to mam jeszcze nowiutką Acerka 8 giga i 7. O, i tak on sobie mówi, nie? Tutaj akurat jesteśmy na mojej stronie od YouTube'a. Nie wiem, czy będzie słychać, co mówię, wziąć głośniej. Czekajcie podgłośniej i zobaczcie, jak to brzmi. Ciężko się przyzwyczaić z początku do tego głosu syntetycznego. Oczywiście mogłem włączyć taki ładny głos, bardzo wyraźny, ale on bardzo obciąża system, natomiast ten głos jest bardzo no, można się po prostu przyzwyczaić do niego
Ja nie mam z tym problemu, a jak sobie gdzieś tam w pracy siedzę, coś patrzę, daje mi to anonimowość, bo nikt nie jest w stanie zrozumieć, co on mówi poza mną. A tutaj akurat firmy, które ostatnio wrzuciłem. No i tak to wygląda, to jest mój sprzęt podstawowy. No powiem, plus mam takiego Acerka nowego i tam akurat jest wrzucony taki głos całkiem inny, wyraźny. Ale jest Windows 10 i nie umiem tego, bo siódemkę bez problemu ogarniam. Bo po prostu wiem, jak ona wygląda, pamiętam i nie ma tam żadnych tajemnic, natomiast z dziesiątką się strasznie męczę i powoli idzie nauka tego systemu, bo jest po prostu debilny. Nieudolna próba zrobienia Windowsa, który udaje tego Androida. I dla mnie, nie, znaczy fajny jest na przykład na Dellu, mam taki żonie. Żona sobie kupiła 10 czy 11 calowy Dell z ekranem dotykowym, taki flip, no to tam fajnie ten Windows 10 się sprawdza, sobie można palcem go przesuwać i tak dalej, ale na standardowym kompie to jest beznadzieja. No cóż tam więcej, no dzisiaj może się wybiorę do Birgika, jakieś piwko kupimy, w sumie to mam sporo ciekawych w piwnicy, jakieś nalewki do degustacji. Może coś nagramy, ale chciałem sobie pojechać jakieś lekkie piwo kupić. Po prostu mam ochotę na coś innego niż portery, bo ostatnio to tylko szły portery. Co prawda bardzo je lubię i bałtyckie i tak dalej, czy tam risy, ale właśnie chodzi za mną coś innego, coś lżejszego. No i będę zlewał wino z Coca-Coli. Wino z Coca-Coli. Ktoś się pytał, jak smakuje wino z Coca-Coli. Smakuje jak Polo Cocta. No, to tyle mogę powiedzieć. Jak wiecie, jak smakowała Polo Cocta, to tak właśnie smakuje wino z Coca-Coli. Bardzo dobre, szybko się klaruje, szybko się robi. Przepis prosty. 5 butelek dwulitrowych Coca-Coli, kilogram cukru, wymieszać, dodać drożdże, czekać 2 tygodnie. Cała robota. No dobra, żeby nie przedłużać, na razie to tyle wystarczy. No, jakbyście coś wiedzieli o tych kamerkach, w okularkach, dajcie znać, bo coś bym może ogarnął. Mówię, niedrogiego, także jakby ktoś to ukradł, albo jakby gdzieś to złamał, zepsuł, żeby mi nie było szkoda, bo tak to jest, że człowiek po prostu gdzieś tam wlezie i tak dalej. Ostatnio a propos popierdzielałem po chodniku do domu, mamy taki chodnik szeroki, kuźwa centralnie przypierdoliłem w tył busa. Myślałem, że to jakiś pocztowy czy coś, bo czasem tutaj staje u nas na chodnikach i po prostu wkurzy mnie to niesamowicie. Zrobiłem mu zdjęcia, a później żona mi powiedziała, że to karetka pogotowia. No to już spuściłem stan, bo oni akurat mogą tam wjeżdżać. Ale nieźle przygrzmociłem, aż tutaj mnie żebra zabolały. No, na dzisiaj to chyba już będzie dość przynudzania. Jak mówię, co do jakości filmików, jak coś wam nie pasuje, piszcie, bo bez sensu, żebym rzucał filmiki, które was męczą. Też mi zależy na jakości i to jak coś nie pasuje, że jest zrobione, zawsze to poprawił. Tak mówiłem, że ja jestem ślepy i chuja widzę, nie znaczy, że wy musicie. No, na dzisiaj to tyle w takim razie. Chyba, że może później coś jeszcze dogram, zobaczę. Trzymajcie się. Hej.